Proszę, proszę. Grzegorz Nowowiejski, partia Korwin. Tutaj dużo rozmawiamy o ideach. Między innymi Nowoczesna była przedstawiana jako taka nowa siła w polityce. No, ja powątpiewam, czy taka nowa, na przykład pani działała w Unii Demokratycznej, na początku. Unii Wolności. Nie musi się, nie jeszcze musi się w Lewicy powtarzać. I Demokratach to nie było wymienione. Podobne kariery ma na przykład na swoim koncie pan Jerzy Meysztowicz. I tutaj moje pytanie jest, jakie są konkretne różnice ideowe, nie programowe, ideowe, między na przykład Nowoczesną i Platformą, no bo już wiem, że programowo różnicie się bardzo, no 3x15, 3x16 te sprawy. Więc tak, zacznijmy od tej przeszłości. Nie wiem, czy pan, ja wiem, pan jest młodym człowiekiem, więc pan może nie wszystko pamiętać. Ja powiem w ten sposób. Ja rzeczywiście byłam w Unii Demokratycznej, wstąpiłam do niej w 1994 roku. Z Unii Demokratycznej została stworzona Unia Wolności poprzez połączenie z KLD, czyli to była w dalszym ciągu ta sama partia. Potem z Unii Wolności, w momencie, w którym Unia Wolności w 2004 roku przekształciła się w Partię Demokratyczną, to w dalszym ciągu była ta sama partia. I Nowoczesna to dalej ta sama partia, nie, rozumiem. Nie, nie. Lewica i Demokraci to była koalicja. To była koalicja na jedne wybory i to była koalicja rzeczywiście, w której wchodziła Partia Demokratyczna. W związku z tym to w dalszym ciągu była ta sama partia. Ja w 2007 roku zrezygnowałam z działalności politycznej. Stwierdziłam, że ponieważ Partia Demokratyczna już była ugrupowaniem, które uważam, że się powinno po prostu rozwiązać. W związku z tym stwierdziłam, że nie będę się już zajmować działalnością polityczną i takie miałam postanowienie. Natomiast poproszono mnie rzeczywiście w 2010 roku. Ja uważam, że w ogóle wybory samorządowe kierują oczywiście się trochę innym działaniem. Trochę czas nas goni. Mogłaby pani te różnice ideowe ale poruszyć? Ale mogę, jednak, chciałam, bo to mnie ale to pan, przepraszam, wywołał temat. W związku z tym w 2010 roku rzeczywiście jako Partia Demokratyczna startowałam z pojedynczego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Nie byłam w Platformie Obywatelskiej, jeżeli to panu wyjaśnię. Natomiast jeśli chodzi o różnice programowe. Przede wszystkim... Ideowe. Czy mogę... Ideowe. Przede wszystkim my powstaliśmy i deklarowaliśmy od początku, że my w dużej stopniu jesteśmy wyborcami Platformy Obywatelskiej, którzy są zawiedzeni tym, w jaki sposób oni rządzili przez te 8 lat. I to, co nas najbardziej zawiodło, to tak zwana polityka, to są dwie polityki. Pierwsza polityka tak zwanej ciepłej wody w kranie, czyli niechęć do jakichkolwiek reform. Ostatnio to bardzo ładnie podsumował ktoś z moich znajomych, że jak mówił, że Tusk przyszedł do władzy i powiedział, że on nie lubi słowa reforma, to on myślał, że jemu chodzi po prostu o to, że ponieważ w społeczeństwie słowo reforma źle się kojarzy, to w inny sposób będzie reformowane państwo, tylko nie będziemy używać słowa reforma. No ale niestety okazało się, że on rzeczywiście nie lubi słowa reforma. Oczywiście, i to było dla nas bardzo niepokojące. A druga kwestia to była kwestia związana z finansami. My jesteśmy partią, która bardzo negatywnie patrzy na to, co się dzieje z finansami publicznymi. Co mamy na myśli? W czasie tych 8 lat rządów Platformy dług publiczny wzrósł dwukrotnie. W związku z tym my jesteśmy partią, która jest partią zwolennikiem tak zwanego zbilansowanego budżetu, czyli uważamy, że państwo nie powinno wydawać tego, czego nie zarobiło, to jest raz. Po drugie, jesteśmy partią, której bardzo się nie podoba sposób, w jaki przedtem Platforma Obywatelska, w tej chwili niestety PiS robi to na dużo większą skalę, to jest tak zwane zawłaszczanie państwa. Czyli kwestia służby cywilnej. I tutaj muszę powiedzieć, że proszę państwa, co nie mówić o Unii Demokratycznej, to Unia Demokratyczna tworząc służbę cywilną rzeczywiście stworzyła służbę cywilną, która była w dużym stopniu organem niezależnym od polityków, w którym były realne konkursy, w którym była specjalna poseł, szkoła, gdzie powstawali. Różnimy się przede wszystkim ideą podejścia do państwa. Ja myślałem, że nie jesteś z Nowoczesnej, zadałeś takie pytanie, że pani poseł mogła spokojnie całe credo Nowoczesnej kultura przedstawić, w końcu ale w takim razie...